1 Eldis Whirlwind. Jest to przyczepka trzyosobowa. I tak tutaj mamy dwie kanapy takie, które później można złożyć. Tutaj pod szafką są szczeble. Jak sobie rozłożymy szczeble, pufy na dół, to mamy jedno duże łóżko. No, trzy osoby spokojnie się pomieszczą, będzie gdzieś 2 na 2 metra. W tylnej części przyczepki mamy kuchnię. W kuchni jest kuchenka gazowa, 4 palniki, z lewo zmywak, ciepła, zimna woda. Przyczepa jest wyposażona we własny akumulator i pompka jest 12-woltowa, także nawet jeżeli jesteśmy gdzieś poza kempingiem, to można sobie korzystać ze wszystkich urządzeń. Tu mamy właśnie panel stanu akumulatora. Tu są wyłączniki niskiego napięcia. No, tu jest na przykład wyłącznik pompki, ale właściwie tutaj można cały czas zostawić ten układ aktywny. Przyczepa jest wyposażona w ogrzewanie gazowe. Tu jest taki piecek. Może pokażę, jaki tu jest system. Tak, tu jest taki automatyczny elektrozapłon. Trzymamy wciśnięte. Jak nam się oświeci ta kontroleczka, no to dajemy, słychać teraz, że pracuje pełną mocą grzejnik. Do tego jest jeszcze system nawiewu, więc jak nam się to ciepłe powietrze już tutaj zaczyna gromadzić, to możemy sobie uruchomić ten nawiew. To ciepłe powietrze wtedy jest, o, tam przez te kanały dwa wyrzucane, także jest cyrkulacja powietrza. I tu mamy łazieneczkę, w łazience też jest nawiew ciepłego powietrza, także łazienka też się fajnie nagrzewa, jak pracuje ten grzejniczek. No i co, mamy toaletę kasetową, spłuczka mechaniczna. Tu z prawej strony jest spłukiwanie, z lewej strony jest otwieranie kasety. Kaseta opróżniona z zewnątrz. Jest też układ mini prysznica, wtedy tą słuchawkę wyciągamy. Słuchawka też ma taki system, może służyć tak jak tutaj w funkcji kranu. A przełączymy tą końcówkę, to mamy strumień prysznicowy. Słuchawkę wieszamy sobie tu na uchwycie troszkę wyżej. Tu pod wykładzinką jest brodzik, odpływ, także nieduża, ale funkcjonalna kabinka taka prysznicowa. Z takich jeszcze sprzętów mamy lodówkę. Lodówka może pracować w trybie 220 i to jest tutaj z lewej strony wyłącznik, lub system gazowy. Do odpalenia systemu gazowego trzeba sobie tutaj ten płomień ustawić na ten symbol płomyka i tu podajemy iskrę. To musi być w czasie rozpalenia wciśnięte. Tam nam się pokaże płomień z lewej strony w tym okienku. W komplecie mamy tutaj jeszcze stolik. Stolik jest tutaj w tej szafce. No, można sobie go wyjąć, rozłożyć albo tu między fotelami, lub na zewnątrz. Ta szafka też ma jeszcze taką funkcję szybkiego stolika. Tu są z boku takie zabezpieczenia, więc taki szybki stolik na kawkę, można z tego skorzystać. Też dość fajną rzeczą w tej przyczepie jest system taki wywiewno, taki wentylator dwukierunkowy. Może działać jako wyciąg, lub w drugą stronę, jak załączymy, no to nam nawiewa na przykład chłodnie powietrze. Chcielibyśmy szybko tak schłodzić, przewentylować przyczepę, no pod warunkiem, że na zewnątrz jest w miarę chłodno. Także w pełni wyposażona, funkcjonalna przyczepa, praktycznie na samym akumulatorze można ze 3 doby bez większego problemu pociągnąć, bo nam ten akumulator obsługuje oświetlenie.
Tych świateł tu mamy dość sporo, tu jest taki jeszcze wyłącznik generalny do tych świateł górnych. Tak, tu mamy jedno światełko, tu jest jeszcze w kuchni kilka świateł. Są takie oświetlenie jeszcze tu jakieś halogenowe. I światło tutaj u góry. Także no, mamy wszystko co trzeba na wyjazd. Jeszcze może z zewnątrz pokażę, jak tutaj mamy z osprzętem. Więc tak, tu jest schowek na akumulator i też, też tam jest przyłącze 220. Z lewej strony przyłączamy kabel jest na wyposażeniu, przyczepa ma swój akumulator. Jest zaczep stabilizowany. No i tu mamy taki układ. W tym schowku z przodu mamy butlę z gazem. Tu się akurat mieści 11 kg butla, z tym, że bez kołnierza. No i jest też taki zbiornik 25 litrów wody. Natomiast on się bardziej jest funkcjonalny gdzieś na krótkich postojach. Ale jeżeli już jesteśmy docelowo gdzieś na miejscu, to w komplecie jest też taki większy zbiornik. No i wtedy tą pompkę możemy sobie z tego zbiornika wyciągnąć. Nie trzeba tam za każdym razem do tego schowka wydźwigać, wkładać, tylko po prostu bezpośrednio tutaj wlejemy sobie pompkę do tego zbiornika. No i pompka nam pompuje to prosto do kranów. Też dość taką wygodną rzeczą akurat tego zbiornika jest tak zwany aqua roll, czyli jak mamy ten zbiornik pełny, to możemy go sobie toczyć. Do tego jest w komplecie taki uchwyt, z boku się zapina i nie musimy dźwigać tej wody, tylko możemy ją sobie ciągnąć. Tu jest wyrzut spalin z podgrzewacza wody w trybie gazowym. No i z tyłu mamy kasetę WC. Tu mamy stan płynu do spłuczki. Ten płyn do spłuczki uzupełniamy tu u góry. Natomiast jak kaseta jest pełna, no to żeby wyciągnąć kasetę, tutaj jest taka dźwigienka zabezpieczająca. Wyciągamy na zewnątrz kasetę, opróżniamy w punkcie zrzutu lub do zwykłej toalety. Tutaj końcówkę możemy odkręcić, czy do opróżnienia trzeba odkręcić i wylewamy. Jak kaseta jest pełna, dużo tego, to jeszcze po tej stronie jest przycisk taki odpowietrznika, żeby nam to z tej kasety szybciej zeszło. Także zgrabna, fajna szczepka i no, właściwie gotowa do wyjazdu, nawet na takie wyjazdy, tak jak mówię, poza kempingami, bo szczepa jest praktycznie niezależna. Na pełnej butli z gazem to praktycznie możemy piecyk mieć uruchomiony non stop. No, myślę, że koło tygodnia gdzieś wyciągnie, bo to mamy zużycie gdzieś na poziomie kilograma gazu na dobę. Jeżeli by Państwo chcieli tam więcej informacji czy zdjęć, dokładnie jak sobie rezerwować te przyczepy, no to zapraszam na naszą stronę internetową. Strona jest www.ekstraprzyczepa.pl. Można też dzwonić pod numer 609 588 199. No i zapraszam wszystkich zainteresowanych do przyjazdu, do oglądnięcia przyczep na miejscu w Czechowicach. Zapraszam.